Czołem kibice Serie A, Fiorentiny, no i ogólnie fani po prostu futbolu. Przed nami kolejny odcinek kariery Fiorentiną. W poprzednim meczu udało nam się efektownie wygrać w pierwszym meczu Ligi Konferencji z tureckim zespołem aż 0-3. Dembele nadal czeka na swoją debiutancką bramkę. Jovic prosił nas, aby dać mu szansę. W poprzednim meczu strzelił bramkę, więc dziś w pierwszym składzie Jovic z przodu. Barak ostatnio w świetnej formie. Strzela w każdym meczu jakąś bramkę. Alvarez zagra na prawej obronie. No i tak przedstawia się nasz skład. Gramy z Milanem, więc no, będzie gorąco, będzie trudno, będzie ciężko. Jak prezentuje się nam tabela? Milan dopiero piąty, tuż pod nami. Widzę, że wszyscy stracili jakieś punkty, a to nasza szansa. Ewentualne zwycięstwo z Milanem daje nam lidera, co byłoby małą sensacją oczywiście, bo oczywiście nie jesteśmy jakimś faworytem do mistrzostwa Włoch. Jesteśmy taką drużyną, powiedzmy, między miejscem 6 a 8, więc są lepsze ekipy od nas, ale my się nie poddamy. Spróbujemy wykorzystać szansę. Juventus pierwszy, Napoli dopiero 6. Dobra, nie patrzmy na innych, patrzmy na siebie. Co tu z newsów? Zobaczmy. To już chyba wszystko starsze. Tak, to są starsze newsy już. Dobra, jesteśmy gotowi. Spróbujmy pokonać Milan. Leao w pierwszym składzie oczywiście. Z przodu proszę. Ben Yedder. Gdzie grał Ben Yedder? Sevilla? Może? Nie pamiętam. Tak czy inaczej, myślę, że są szanse na zwycięstwo. Bardzo chciałbym ich bramkarza, Mainan. Ale nasz Neto też jest w formie i ogólnie bardzo dobrze się prezentuje. No to do boju. Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego gwizdka. Ten mecz będziemy dziś komentować w duecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Miłośników włoskiej piłki nie brakuje. Specjalnie dla nich mecz Serie A. Fiorentina zmierzy się z Milanem. Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadania. Obejrzyjmy razem to świetnie zapowiadające się spotkanie. Lecimy z nimi od początku. Musimy być uważni w obronie, bo tego się obawiam. Już klepią. O, leżmy. No i popatrzcie. Świetny początek. Ależ się uwolnił. No to jest właśnie ten zawodnik. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić. Wypuścił sobie piłkę. Piłka trafiła do celu. Pozostało. Cholera. Ależ żeśmy zaczęli. Prowadzą zatem 1-0. Dobra, no czas na nas, żebyśmy odpowiedzieli. Nie ma spalonego? Kur! No i chorągiewka w górze. Ach. Zapowiadało się obiecująco. Kur, zapiał. Naprawdę wyglądało to ciekawie. Bardzo dobre podanie, tylko to wyjście na pozycję trochę za szybkie. Dużo nie zabrakło, ale to są właśnie te detale. Kurde, jak klepią. Trzeba było ułamek sekundy zaczekać. Jest Alvarez. Tak się powinno stopować ataki rywala. Chłopie, no ale...
Tu trzeba było do końca. Teo przy piłce. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Dawaj, Barak, jesteś sam. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Siedzi. Szybka odpowiedź Fiorentiny. I zobaczcie, znowu Jović. To teraz będzie się działo na boisku, jeśli pójdą za ciosem. No, no. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli. Odpowiedzieliśmy im, że też potrafimy. Popatrzmy na ten strzał. Od razu było widać, że piłka wyląduje w bramce. Ręce same składają się do oklasku. Czy ten atak Milanu zakończy się powodzeniem? Miradzi nie dał. Opuściła plac gry. Out. Folland z piłką przy nodze. Łatwa strata, szkoda. Jović. Bardzo ładnie tu w uliczkę do Gonzalesa. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Obrona. Ajajajajajaj. Ładnie obronił, ładnie. Strzał też był fajny. Wykonał fantastyczną pracę w defensywie. Zagranie w pole karne. Kurde. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Co za... Ach, zablokował. Ładnie, ładnie, Ondagoro. Ładnie. I przejęta piłka. Spróbują znaleźć wyłom w defensywie. Szansa na objęcie prowadzenia. Ależ to przyłożył. I to druga bramka tego zawodnika. Co ostatnio wyprawia Jović? Mili państwo, mamy dublet w dzisiejszym meczu. Jestem w szoku. Ależ to uderzył. Podanie, które otworzyło drogę do bramki, ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastawił czapki z głów, panie Jović. Cieszę się, że Milan wznawia grę. Jest pan w takiej formie. Jeśli chcą odzyskać remis. Milan groźny, ale robi błędy w obronie. I bardzo dobrze. Kolejna akcja. Ciekawe, jak ją rozegrają. Nie ma tu Alvarez. Spokojnie teraz. Trzeba mądrze grać, bo... No... Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Musi trafić! Obronił to! Ależ pięknie to, znowu Jović, skubany. Teo Hernandez. Sandro Tonali. Gwizdy słychać. Poland. Oczywiste jest to, że nikt ich tutaj nie darzy sympatią. Piłkę ma Jović. Aj, wyprzedził mnie. Wyczułem. Klasyka nowoczesnego pressingu. Bardzo teraz precyzyjnie na dalszy słupek. Szkoda, szkoda, bo Barak tam już był. Była tu szansa bramkowa. Była, była. Była i się zmyła. Sędzia stosuje korzyść. Nie gubimy się tutaj, to jest ważne. Fatalne podanie. Piłka w zasadzie sama. A Milan się gubi. Bardzo dobrze. Może być niebezpiecznie. Luka Jović, po mistrzostwu broni teraz menu. Co za parada. Milan chyba troszkę w szoku, że tak szybko odpowiedzieliśmy. Wydawało się, że skastrowili, ale jest tutaj sam. Może tu być groźnie. No i dobrze, nie spieszmy się. Pierwsza połowa zmierza do końca, a miejscowi fani... Kurde, to nie miało być tam. Ich drużyna robi jak na razie swoje. Wygrywa. Bardzo ładnie. Czy można się cieszyć z wyniku 2-1? Oczywiście, prowadzenie zawsze jest prowadzeniem. Czy można zatem spocząć na laurach? Ależ te strzały są efektowne w tym meczu. Wszystko nam wychodzi. I znowu błąd. A jednobramkowa przewaga potrafi być zdradna. Czy zdoła strzelić?
Kapitalny blok, było groźnie. Kjaer zblokował. Inter dyktuje rzut rożny. Jest okazja, aby podwyższyć prowadzenie. Muszą jednak uważać. Biradzi. Ajajaj. Tak głęboko to. Prezent dla bramkarza. Leão. Fajnie, że koniec, bo tutaj mogła być groźna kontra. No jest super. Sprawdźmy sobie, czy nie ma jakichś zmęczonych zawodników. Lazio wygrywa z Atalantą. Kurde, są zmęczeni, są. Może za Sotila puścimy. Brekalo jeszcze nie miał okazji się tak wykazać chyba w żadnym meczu. Ikonę za Gonzalesa. Kurde, środka nie mamy za bardzo kogo wstawić. No, kontuzję. Mamy Bonaventurę. Troszkę kontuzji mamy. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Kone ze świeżym zapasem sił. Przejmuje teraz piłkę ze spokojem po tym dośrodkowaniu. Szkoda. Wissam Ben Yedder. No ofensywnie jest Milan mocny, to widać. Proszę Państwa, teraz kapitalna piłka. Ale popełnia błędy w obronie. Piłka w górze, mamy offside. A szkoda, bo wyglądało to bardzo obiecująco. W takich sytuacjach decydują ładni sekund. Trzeba podjąć optymalną decyzję, kiedy ruszyć do przodu. Cholera, cholera. Taka próba to zawsze duże zagrożenie dla defensywy, więc oczekiwałbym więcej takich zagrań. Traci piłkę po tym wejściu. Ben Yedder w posiadaniu piłki. To musi być bramka! Nie, wcale nie musi. Spokojnie broni bramka. Tu jest Neto. Niewiele dobrego da się o ich dzisiejszej grze powiedzieć. Zresztą statystyki nie kłamią. Okazji mieli. Ładnie tyle, do środka. I mogą Ikonę. Się tylko cieszyć, że na tę chwilę przegrywają jedną piłkę. Piękna piłeczka. Muszą zdecydowanie zaatakować pressingiem i popracować przyjęcie nad kreatywnością. Trochę słabe. Nie potrafią utrzymać się przy piłce. Jest Jovic. Centra posłana w pole. A, ładna centra, taka mocna. Tak, tak, piłka. Brak mi słów, ależ idealna główka. Mają już dwa gole przewagi. Ikonę. Idealnie to po prostu wyszło. Kopywać na oślep, to się nigdy nie kończy dobrze. Owszem, no, idealnie. Ale przecież można wybić bałt, oddawanie piłki. Bramkarz bez szans. W niebezpiecznych okolicznościach to jest zdecydowanie. To jest świetny wynik dla nas. I miewa opłakane skutki. Jeszcze faul. Sędzia uznaje, że przepisy zostały przekroczone. Pierwsza bramka Ikona. Szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. Biragi, dośrodkowanie. Tak, teraz to wybicie wyjaśniło sytuację. Do Bonaventury. Strzał z daleka! Ale musiałem spróbować. Teraz bez problemu. Takie uderzenie nie mogło go po prostu zaskoczyć. Jak nie mogło, jak mogło. Sergio Dest. No, ładnie Brekalo, ładnie. Udało, ale piłka opuszcza boisko, będzie out. Jeśli nie śpicie po nocach od deficytu włoskiego futbolu, mamy dla Was znakomitą wiadomość. Wkrótce na naszej antenie spotkanie Serie A. Fiorentina zmierzy się z Hellasem Verona. Wydaje mi się, że możemy spodziewać się przede wszystkim otwartego meczu z dużą liczbą sytuacji podbramkowych. Nie daj mu. A to coś, co kibice lubią najbardziej. Teraz uderzenie. Gdzie tam taki strzał? Mogło tu być groźniej. Dobre ustawienie zrobiło swoje i umożliwiło tak pewną interwencję. No myślicie, że my nie umiemy klepać? Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Ach, niepotrzebnie z pierwszej. No i znowu są przy piłce. Ostry atak na nogi. To nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. No dobra, no. No nie wyszedł mi ten ślizg. Tak, trudno mówić o. Ale trzeba grać ostro czasem.
zwłaszcza z takim przeciwnikiem. Ben Yedder kontroluje piłkę. Oj, 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 tak spudłować, to jest sztuka. Volant. Piłka poleciała daleko od bramki, a golkiperowi nawet ciśnienie nie wzrosło. Kiepski strzał. Bardzo mnie to cieszy, że kiepski strzał. Czeka nas wkrótce naprawdę dobry mecz. Zapraszamy przed ekrany. Niebawem prawdziwa piłkarska uczta. Wiele sobie obiecuje po tym pojedynku. Starcie tych drużyn zapowiada się smakowicie, więc cieszę się. Ach, Ikona tam chciał dryblować. Trzeba tu uważać. Teraz Dest. Uważnie w obronie, uważnie w obronie. Ależ rozklepali. Jeszcze w tym meczu nie cholera. Emocje. Jeszcze będzie gorąco. Możemy wpuścić Igora. Volant. Raz uderzył źle, ale za drugim. Na tablicy wyników mamy 3-2. Kevin Volant. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Bonaventura. Zdobywają kolejne metry boiska. Popatrzmy. Ma 100% Ho, ale odpowiedź Castrovilli. Czekaliśmy na to. Doczekaliśmy się. Ale miałem szczęście, że tam doszedłem do tego strzału. Fiorentina znów odpowiada. Z bliskiej odległości właściwie 100% sytuacja. Trzeba po prostu znaleźć się w dobrym miejscu i pewnie wykończyć taki akt. I po tej bramce jest 4-2. Nie tak to powinno wyglądać. Techniczny błąd, piłka poza boiskiem. Sandro Tonali. Teraz Dest. Bardzo dobra akcja. Kurde, ale spresowali mnie tutaj. Oj, tu spalonego nie było? Gwizdek. No właśnie. Minimalny spalony. I postanawiają zmienić coś w swojej grze. Robimy, robimy zmianę. Kurde, jak mnie cisną. Ale z tego wyszliśmy sprytnie. Ikonę. No i nie tam. Miało być dalej. Balon trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. Myślę, że już koniec. Sandro Tonali. Bliski. Do bramkarza. Koniec. Mecz dobiega końca. Słuchajcie, mamy 3 punkty i chyba lidera. Sobie dzisiaj 3 punkty. Mecz był całkiem fajny. W dzisiejszym spotkaniu przełożyła się na dwubramkowe zwycięstwo. Myślę, menadżerowie podali sobie dłonie. No ale zwycięzca był tylko jeden. Italiano. Luka znowu bardzo ładny występ. I to daje mu w tej chwili pierwszy skład w Fiorentinie. No to zaczął. Milan dość przeciętny w obronie, ale w ofensywie ma skubany potencjał. To trzeba przyznać. Wywiad pomeczowy możemy sobie zrobić. Czemu nie? Lazio wygrało z Atalantą. Jak to możliwe, że Saponara nie dostał kolejnej szansy gry? Ogólnie Saponara średnio pasuje do mojej taktyki, bo wolę mieć lewego pomocnika, który ma trochę szybkości, a Saponara jest takim raczej bardziej zawodnikiem środka pola, jak dla mnie. Kurde, drużynę stawiam wyżej. Vincenzo Italiano. Dwa trafienia, wygrane meczu. Jovic bez wątpienia jest dzisiaj bohaterem. Jakiś komentarz. Pochwalmy go. Światowa klasa.
No powiedzmy, że tak. W sumie. Milan to nie byle jaki zespół. Wierzyliście w wygraną. Zawsze wierzymy, panie. Co pan pierdzielisz mi tutaj? Pochwalmy całą drużynę, że wszyscy dzisiaj włożyli dużo energii, pracy, serca. Klub Fiorentina zwycięża z klubem Milan. Jović z 2 bramkami. Jović nadal w świetnej formie. No, bardzo mnie to cieszy. Spezia przegrała Sassuolo, a więc zobaczcie, to nie przypadek, że sam również męczyłem się z Sassuolo. Napoli pokonuje Sampdorię. Fiorentina, menadżer obiektem zazdrości w reprezentacji. O proszę, tak o mnie dobrze mówią. Ależ to pięknie wygląda, przyznajcie. 10 punktów i bramki 10 na 5. Gdzie ten Milan? Poszukajmy ich. 7 miejsce. Juventus, Inter, Napoli. To są takie trzy zespoły, których najbardziej się tu obawiam. Romy mniej. Torino raczej nie. Napoli myślę, że jeszcze dojdzie do siebie i na pewno będzie wyżej. Juventus z Interem. No te dwa zespoły są chyba najmocniejsze tutaj obecnie. No ale co, zobaczymy, czy damy radę z nimi powalczyć. Oczywiście, że się nie poddamy. Popatrzmy sobie tej wiadomości. Koniec zawieszenia. Dodo już może grać po czerwonej kartce. Jović. Panie trenerze, bardzo panu dziękuję, że mnie pan wysłuchał i dał mi zagrać. Czuję, że jestem naprawdę w dobrej formie. Pochwalmy go. Może tak porządnie go pochwalmy. Imponujący występ. A więc Jović w składzie zostaje na dłużej. Sotil będzie raczej też grał. No dobra. Coś tutaj zamieszamy. I poznacie oczywiście skład i następne nasze wyniki w następnym materiale. Mam nadzieję, że materiał się w jakikolwiek sposób wam podobał. Że zasubskrybujecie, aby oglądać dalej Fiorentinę. Przypominam, że mecz z Lechem trwa mniej więcej w czasie, kiedy wypuszczę ten film, więc jestem ciekawy, jak to wszystko wyjdzie. Tak jak mówiłem, uważam nadal, że szanse Lecha są bardzo małe. Myślę, że będzie remis w Poznaniu i we Włoszech Fiorentina już ustawi sobie Lech odpowiednio, aby wygrać z nim. No ale cóż, to tylko futbol, różnie bywa. A ja wam już dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym materiale, a będzie to już po meczu w Poznaniu. Więc przedyskutujemy sobie oczywiście ten meczyk. Czołem, do następnego.